Na dzisiejszych zajęciach chcieliśmy Państwu zaprezentować jazdę w cyklu miejskim podczas egzaminu państwowego na kategorię A1, A czy A2. Zasygnalizowaliśmy, jak to powinno wyglądać. Podczas dzisiejszych zajęć dużo rzeczy było bardzo poprawnych, czyli przepuszczanie pieszych na przejściu, prawidłowe wyprzedzanie rowerzystów, nie wykonywanie tych manewrów na skrzyżowaniach, nie wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych. Duża pochwała za zajmowanie właściwej pozycji na drodze. Jeden raz zdarzyło się przy prawoskręcie zająć niewłaściwą pozycję na drodze, czyli przy prawoskręcie staliśmy bardziej bliżej lewej krawędzi jezdni niż bliżej prawej. Kilkakrotnie także zdarzyło się zgaśnięcie motocykla, co było powodem niezredukowania biegu do niższego, czyli zawsze wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że musimy zatrzymać motocykl i wynika to z warunków i panujących na drodze, musimy zbić bieg do najniższego, czyli do jedynki. Z chwilą, kiedy pozostaniemy na dwójce po puszczeniu sprzęgła, może nastąpić, tak jak się zdarzyło, zgaśnięcie motocykla. Niemniej jednak jazda była bardzo prawidłowa. Pokazaliśmy przykładowe skrzyżowania, po których będzie poruszał się kursant podchodzący do egzaminu państwowego. Zaznaczyć należy, że w chwili obecnej nie ma ustalonej trasy. Niemniej jednak, jeżeli nauczymy się prawidłowego zachowania na drodze, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw pieszych i rowerzystów, poruszanie się po Wrocławiu bez względu na ulicę będzie dla nas naprawdę łatwe, przyjemne i bezpieczne. No cześć, to już są końcowe godziny jazdy przed egzaminem państwowym. Niedługo już mam egzamin teoretyczny. Jak tylko zdam ten teoretyczny, podchodzimy do państwowego. Natomiast błędy sam tutaj widziałeś. Przede wszystkim zgasł mi motocykl dwa razy i tak jak tutaj wspomniał Jurek, musisz pamiętać wcześniej o redukcji, bo po prostu myśląc o redukcji już na skrzyżowaniu, po prostu człowiek się mota, zapomina o sprzęgle, zapomina o pierwszym biegu, no i po prostu motocykl nie chce odpalić. To samo dotyczyło się złej pozycji przy prawoskręcie. Zamotałem się za późno zacząłem redukować biegi i myśląc o redukcji biegów, nie pomyślałem po prostu o zajęciu właściwej pozycji na prawoskręcie. Dwa problemy. Z tyłu stał autobus, który nie mógł szybciej wyjechać, ponieważ zawadziłby mnie tyłem. No ale jakoś szczęśliwie nam to się udało. Sam się muszę pochwalić. Nie gaśnie mi już tak na skrzyżowaniu jak za dobrych, starych czasów. Także niedługo jeszcze kolejne filmiki już z samych prób, dosłownie przed egzaminem państwowym. No i mam nadzieję, że egzamin pójdzie dobrze i może coś tam z tego egzaminu też nagram. Cześć!